Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza Państwa w kolejną sentymentalną, historyczną podróż profesora Andrzeja Januszajtisa z cyklu Gdańsk i Europa. Tym razem odcinek wieńczący całą serię Gdańsk i Polska. Zapraszam. Witam serdecznie. Może niektórych słuchaczy zaskakiwać ten tytuł Gdańsk i Polska. Bo tak jakbyśmy powiedzieli Warszawa i Polska, Kraków i Polska, Poznań i Polska. No przecież Gdańsk był miastem polskim, to dlaczego tak przeciwstawiać je sobie? Tak, ale to pokazuje też, że Gdańsk miał wyjątkową sytuację wśród polskich miast. Oczywiście dla wielu było to miasto niemieckie. Każdy, kto pamięta przedwojenne czasy, a nawet dawniejsze, czy czyta literaturę, to spotyka się z reguły z językiem niemieckim. Więc na pewno było to miasto mówiące po niemiecku. Ale czy wszyscy? A poza tym tu chodzi o stosunek do Polski i do Polaków. I to właśnie jest treścią mojego wykładu. Zacznę od tego, że sama nazwa Gdańsk, dzisiaj wiemy, co znaczy. Wiemy, że jest polską nazwą. Zastanawiano się nad tym wielokrotnie, no bo mamy do dyspozycji pierwszy zapis tej nazwy, pokazuję go właśnie. Gdańsk, tak by trzeba to przeczytać, albo jeżeli to drugie N u góry jest poprawką, to Gdańsk, czyli praktycznie, no prawie tak jak dzisiaj mówimy Gdańsk, wtedy mówiono Gdańsk, bo między G a D była taka typowa słowiańska półsamogłoska, tak zwane jery. I oczywiście końcówka jest wybitnie polska, słowiańska. SK, właśnie tutaj jest eń, SK. Takie końcówki, jak przyglądamy się miastom, w ogóle miejscowościom, mają miejscowości położone nad jakąś rzeką, nad jakąś wodą. I nazwa pochodzi od nazwy tej wody. No i tutaj, jaka była nazwa tej wody? To musi siedzieć w tym początku. Gdań, gdzieś, a więc Gdania. A może Gda, chociaż wtedy trudno wyjaśnić to eń, Gdania. Nie było takiej rzeki, przynajmniej nic o niej nie wiemy, ale może Motława tak się nazywała, bo nazwa Motławy w dzisiejszej postaci, czy też w jakimś początku tej postaci jest pochodzenia staropruskiego i pojawiła się dopiero w XIII wieku, a więc może poprzednio nazywała się Gdania. Długo się zastanawiano, wysuwano także od rzeki Gwdy, czyli Guda, po staroprusku Guda oznacza wodę w lesie. No wtedy nazwa byłaby pruska, tylko końcówka polska. Ale sytuację rozwiązali językoznawcy, którzy odkryli zaginione staropolskie słowo Gdanie. Gdanie oznacza podmokłą łąkę. I Gdańsk to jest miasto czy miejscowość na podmokłych łąkach, co zresztą odpowiada prawdzie. A więc mamy tu do czynienia z nazwą polską, no, staropolską. Ten zapis, który pokazuje, pierwszy w ogóle w historii pojawił się w żywocie świętego Wojciecha, dotyczy wydarzeń roku 997 i miasto, znaczy Gdańsk, ten Gdańsk jest określony jako urbs, po łacinie urbs oznacza miasto, czyli już wtedy musiał być dostatecznie wielki, żeby przybysze z dalekich stron, święty Wojciech, jego towarzysze, no a przede wszystkim Bolesław Chrobry, który go przysłał, żeby nazywali go miastem. No i to są początki na pewno polskiego Gdańska,
Archeologowie przebadali nasze Śródmieście. No jeszcze wiele brakuje do tego, żeby móc powiedzieć, że te badania są kompletne, ale część wyników tutaj pokazuje. Wszystko to czerwone, no to są pozostałości jakichś budynków, czyli to były miejsca zasiedlone w różnych czasach. Te najciemniej czerwone oznacza koniec wieku właśnie X i następny XI, XII, a te u góry tam słabszą czerwienią zaznaczone oznaczają nawet do XIII wieku i do czasu, kiedy Gdańsk zagarnęli Krzyżacy w 1308 roku. Ta górna cała sfera to jest dzisiejsze Stare Miasto, rejon, tam widać kościół świętej Katarzyny, bo oczywiście to jest na podkładzie, na widoku z lotu ptaka z roku około 1600. Tam jest też wielki młyn, tam jest ratusz, którym mam ten wykład, dlatego Stare Miasto ma osobny ratusz. Natomiast to, co jest na południe, gdzie zresztą bardzo mało tych śladów, tych badań archeologicznych było i odkryć, to jest miasto prawe, dzisiaj zwane głównym miastem, z kościołem mariackim, z ratuszem, długim targiem i tak dalej. I ono, jak kiedyś sądzono, też powstało już od końca X wieku. No niestety nie ma potwierdzenia na to. Mamy dopiero w XIV wieku już rozwój zasiedlenia, z wyjątkiem rejonu Długiego Targu. Tam jest taka czerwona plama, gdzie znaleziono pozostałości z XIII wieku. Jeszcze dodam, że na północy tego prawego, czyli głównego miasta, jest kościół świętego Mikołaja, a więc ta część pierwotnie należała do starego Gdańska, tego polskiego, słowiańskiego Gdańska, który doszedł do rozkwitu za czasów Świętopełka. Wtedy uzyskał w 1227 roku prawo miejskie, wzorowane na Lubece, a więc prawo lubeckie. I no, tam były władze, zaczynali napływać właśnie niemieccy rzemieślnicy i kupcy. To wszystko działo się już w XIII wieku, ale było to miasto niewątpliwie polskie. Nazywamy to pierwszym polskim okresem dziejów. Owszem, na początku, jeszcze po świętym Wojciechu, po Bolesławie Chrobrym, były też krótkie czasy odpadnięcia od Polski, to znaczy chaosu, reakcji pogańskiej przeciwko przyjęciu chrześcijaństwa. One trwały po kilkanaście lat, ale nawet jeśli w tym czasie rządził jakiś miejscowy władca, to był to władca Polski, dlatego możemy mówić aż do 1308 roku o pierwszym polskim okresie rządów i stosunek do Polski był oczywisty. Podległość, czasem jakiś bunt, tak samo i ludność była w większości polska, słowiańska. Z tych czasów mamy najstarszy kościół świętego Mikołaja. Po lewej stronie widzimy to, co odkryto nie tak dawno temu, fundamenty pierwszego kościoła świętego Mikołaja pod halą targową. Te fundamenty pochodzą z końca wieku XII, 1185 mniej więcej rok. Odkrycie było zaskoczeniem, bo spodziewano się drewnianego kościoła, najwyżej fundamenty mogły być kamienne, a tymczasem wszystko wskazuje na tym, że był to kościół masywny, kamienny. U góry po prawej widzimy, miał długości ponad 40 metrów i masyw od zachodu, tam pod ulicą Pańską, dwuwieżowy masyw. I to był ten kościół, który istniał już w 1227 roku
kiedy Świętopełk II przekazał go przybyłym z Krakowa dominikanom, przybyli pod wodzą świętego Jacka. Tam pokazuje jeszcze rekonstrukcję, to znaczy odtworzenie widoku kościoła, który był potem rozbudowany przez dominikanów. Ale w 1348 po ugodzie z miastem, już z tym prawym głównym miastem, dominikanie otrzymali pieniądze, odszkodowanie za grunty, które mieli w rejonie Długiego Targu między innymi i w rejonie północnej części głównego miasta i wobec tego przystąpili do budowy obecnego kościoła w trochę innym miejscu, bardziej na południe przy ulicy Świętojańskiej, dlatego go tutaj pokazuję. Kościół założony przez dominikanów polskich, związany z Polską, z polskością. Sam święty Jacek tutaj na początku działał i to podkreślali zawsze dominikanie, z tego powodu miewali czasem trudności, zwłaszcza w epoce reformacji. I na przykład główny ołtarz, no już jest XVII wiek, pełen figur świętych. Ołtarz w głównej, w środku mamy świętego Mikołaja, nazywamy to apoteozą świętego Mikołaja, ale figury są różnych świętych dominikańskich, w tym polskich i jeden święty nie dominikański, ale patron polski, Wojciech. I tu po prawej stronie pokazałem ich rozmieszczenie na tym ołtarzu. Wojciech jest z lewej strony, można go poznać po wiośle. Po drugiej stronie, pod oknem, naprzeciwko niego jest święty Stanisław, biskup, z figurką Piotrowina u dołu. To są wszystkie atrybuty związane albo z męką, albo z cudami. Wyżej już w samej nastawie kościoła większa figura z monstrancją. To jest święty Jacek Odrowąż, założyciel polskich dominikanów. Zresztą nie tylko polskich, bo podobno nawet do Szwecji dotarł, tak samo do krajów bałtyckich i do Kijowa. Jeszcze wyżej jest święty Kazimierz Królewicz, a całkiem u góry błogosławiony Czesław, brat zresztą świętego Jacka. Także mamy tam samych polskich świętych, oprócz takich jak święty Dominik czy inni. Niezależnie od tego, na przykład Kościół Mariacki, główny kościół głównego miasta, czyli tego już założonego przez Krzyżaków na tym terenie wokół Długiego Targu. Kościół zresztą dzisiaj konkatedra, całkiem słusznie, jest to w ogóle jeden z najwspanialszych kościołów w Polsce. Ale nie zawsze, wiemy, że ten kościół podlegał patronatowi najpierw krzyżackiemu, to znaczy, że krzyżacy mieli głos, kiedy biskup mianował proboszcza. Oczywiście wysuwano kandydaturę ze sfer kościelnych, ale wielki mistrz krzyżaków, czy też tutaj komtur, musiał zatwierdzić. Po upadku krzyżaków, po powrocie Gdańska do Polski, to prawo patronatu przeszło na królów polskich i królowie polscy decydowali o tym, kto ma zostać proboszczem spośród kandydatów. I oczywiście można powiedzieć, no dobrze, ale przyszła reformacja i protestanci w czasach Zygmunta Augusta już zagarnęli kościół, bo poprzednio był ekumeniczny, nabożeństwo przy głównym ołtarzu było katolickie, a przy jednym z bocznych ołtarzy ewangelickie. Ale za czasów Zygmunta Augusta już nie było, było bardzo mało katolików w Gdańsku, więc ich przestano wpuszczać. Ale cały czas patronat pozostał. Oczywiście nie nad protestanckim proboszczem, tylko dalej na plebanii urzędował tak zwany proboszcz Gdańska. I on był mianowany spośród kandydatów wysuniętych przez biskupa, przez króla. Ten patronat aż do rozbiorów był przestrzegany, a ten
pleban Gdańska, proboszcz Gdańska, miał wiele prerogatyw, płacono mu pieniądze, miał odsetki jakieś z pogrzebów na przykład. Niezależnie od tego, jak gdańszczanie chcieli brać ślub, nawet protestanci, to musieli uzyskać zgodę proboszcza. Oczywiście wiązało się to z opłatą i nigdy nie było odmowy, ale taki ten, ta zależność formalna pozostała od polskiego proboszcza. Cóż dalej, na filarach, nie wszyscy wiedzą o tym, w XVI-XVII wieku na filarach tego wspaniałego kościoła wisiało między innymi, bo wisiały rozmaite tablice, epitafia, zresztą do dzisiaj są w języku niemieckim, łacińskim i tak dalej, ale w tych czasach, o których mówię, wisiały, aż do rozbioru wisiało 55 tablic z wersetami z Pisma Świętego i z wersetami z psalmów w języku polskim, i to z psalmów Kochanowskiego. Dla kogo to było? Nie było Polaków w Gdańsku, w tym największym kościele? Oczywiście, że dla Polaków po polsku, ale także dla niemieckich gdańszczan, którzy uczyli się polskiego i którzy potrafili odczuć piękno tych wersetów. Są tu inne pamiątki z burzliwej historii. Przed kaplicą na końcu południowej nawy jest płyta grobowa potrzaskana, gdzie pochowano w 1411 roku dwóch burmistrzów, Konrada Leczkowa i Arnolda Hechta. Oni to po zwycięstwie pod Grunwaldem, bo było zawsze czterech burmistrzów, w tym czasie akurat dwóch najważniejszych, uzyskali przywileje od Władysława Jagiełły. Również złożono mu hołd w obozie pod Malborkiem, bo oblegał wtedy Malbork już. I niezależnie od tego król przysłał tutaj kasztelana Janusza Stuliszkowa i gdańszczanie witali go uroczyście, z muzyką obchodzili z nim miasto, pokazywali mu najpiękniejsze rzeczy. Tego potem no niestety w pokoju pierwszym toruńskim nie udało się zachować Gdańska. Krzyżacy jeszcze byli zbyt potężni, wrócili tutaj i oczywiście srogo się zemścili. Zaprosili tych dwóch burmistrzów na rozmowy, negocjacje, a wydali po tygodniu zmasakrowane zwłoki rodzinom. I to uczczono, pochowano ich tutaj, pod tą płytą zachowaną, chociaż potrzaskaną według legendy przez piorun. Po łacinie wokół jest napisane, tutaj leżą szlachetni mężowie, którzy zmarli drugiego dnia po święcie palm roku pańskiego 1411. Módlcie się za nimi. Ten napis był bardzo niewyraźny. U dołu po lewej widzimy stan tej płyty dotychczasowy, a u góry wprawdzie nie jest to tak wyraźnie widoczne, ale jednak widać uporządkowanie i umocnione po ostatnim remoncie, i dzisiaj ten napis i te tarcze z symbolami czterech ewangelistów są dużo lepiej widoczne. Także to jest też pamiątka relacji gdańsko-polskich, w tym przypadku po bitwie pod Grunwaldem. Mamy także inne, to tylko przykłady, nie jestem w stanie w krótkim wykładzie podać wszystkich pamiątek, związków z Polską, jakie w tym rzekomo niemieckim Gdańsku są, ale na przykład nagrobek tutaj po lewej rodziny Barów. Barowie to byli teściowie tego Jana Szpajmana, który wybudował sobie złotą kamieniczkę. Oni trudnili się
no, kupiectwem przede wszystkim i czymś w rodzaju banku. Pożyczali pieniądze między innymi polskim królom i otrzymali w nagrodę polskie szlachectwo, ten bar. Ojciec, czy tam właśnie teść, otrzymał herb Rawicz. Rawicz to jest panna na niedźwiedziu, bardzo znany polski herb. I on tu jest na tym nagrobku wyrzeźbiony. Inny przykład to dzwony, napisy na dzwonach sławiące królów. Tutaj mamy najcenniejszy dzwon, który przetrwał wojnę, bo go wywieziono. Oddano na przetopienie, nie zdołali go przetopić. Dzisiaj jest niestety w pięknym mieście biskupim Hildesheimie w Niemczech, w kościele świętego Andrzeja, zresztą protestanckim kościele. Krzywda mu się nie dzieje, to jest w tej chwili największy z tamtych 7 chyba dzwonów, ale jest to nasz dzwon, a w dodatku ten dzwon ulany w 1373 roku, a więc najstarszy przed wojną był z zachowanych dzwonów Kościoła Mariackiego, pękł w XVII wieku i Ludwik Wichtendal odlał go na nowo, zachowując dokładny kształt, zachowując wszystkie stare inskrypcje, dodał tylko małą inskrypcję po łacinie dodatkową, która jest napisane: zostałem ulany na nowo, równy poprzednikowi, w roku, w którym odszedł z życia ojciec ojczyzny. I duże litery łacińskie, rzymskie pokazują datę 1632. Któż to zmarł w tym 1632 roku? Zygmunt III Waza. I ustawiono wówczas w prezbiterium kościoła 12 mar okrytych kirem, czyli takich rusztowań, i żałoba trwała tydzień i codziennie bito w dzwony po kilka godzin i między innymi w ten dzwon, może dlatego pękł. Nazywano ten dzwon Osanną i dalej powtarzam, póki żyję będę powtarzał, on musi wrócić do Polski, trzeba się o to postarać. Oczywiście nie wytaczaniem wojny, jak to mamy ostatnio w zwyczaju, tylko w drodze rozmów i wytłumaczenia, że to jest dla nas najcenniejsza pamiątka, polska pamiątka, a tam w Hildesheimie dzisiaj na palcach można policzyć, ilu tam jest przedwojennych, czy tam rodzin przedwojennych gdańszczan. Tam akurat dużo ich nie ma. Poza tym on został oddany przez Anglików w strefie angielskiej jako depozyt, a nie na własność. I to trzeba łagodnie wytłumaczyć i zrobić się o święto pojednania, bo tylko tak należy te rzeczy traktować. Proszę Państwa, Brama Wyżynna, nasza chyba najpiękniejsza, no może tylko Brama Zielona jeszcze może z nią konkurować. No ciągle się dziwię, że nie jest w nocy podświetlona. Wszystko jest, a tylko jakoś na nią brakuje, ale może po przebudowie tam przejścia, bo ma postać przejście dla pieszych, może się uda te reflektory tam zamontować. Ale nie o to chodzi. 1580 rok, 88, nad bramą jest ten fryz, ta cała attyka służy do tego, żeby zasłonić, wewnątrz były windy do podnoszenia mostów zwodzonych. Bloczki jeszcze się zachowały tutaj pod tym fryzem, w tych takich otworkach, po dwa przy każdym przejeździe. I wobec tego no, taka goła ściana zasłaniająca windy, te jakieś kołowroty, bo podnoszono ręcznie. No wypełniono, ozdobiono herbami, robił to oczywiście
Willem van den Blok i rzeźbiarz i architekt zarazem. I są to jedne z najpiękniejszych w Gdańsku herby, typowe u nas. Z lewej strony polskie Prusy, Prusy królewskie, to znaczy polskie Prusy królewskie, bo one przypadły w drugim pokoju toruńskim Polsce i królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. On też nadał herb, który tam widzimy, czarny orzeł ze wzniesioną ręką z mieczem, zbrojną ręką na pamiątkę wspólnej walki. To z lewej, w środku herb polski, na prawo herb Gdańska, no trzymacze wiadomo, herb Prus królewskich, trzymają dwa jednorożce Polski, Królestwa Polskiego, korony, trzymają dwa anioły, herb Gdańska, dwa lwy. Herb polski miał zawsze tarczę polskiego króla, herb na piersi. Kiedy ją zbudowano, panował Zygmunt III Waza i wobec tego był tam snopek wazów. Ale w czasie remontów za Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego polskiego króla, no dano nową rzeźbę, czy też uzupełniono, poprawiono herb i jest to no, tak zwany czołek poniatowskich. Proszę Państwa, ratusz na Długim Targu, ratusz tego właśnie głównego, czyli prawego, szlachetnego, prawowitego miasta, nazwał go kiedyś Hołoniewski, pisarz polski, najbardziej polskim ze wszystkich ratuszy. No wystarczy wspomnieć, że na szczycie stoi posąg Zygmunta Augusta, polskiego króla, ale ten ratusz rzeczywiście jest wypełniony herbami, pokazującymi właśnie stosunek do Polski. Mamy tam wielką izbę wety, zwaną dzisiaj Salą Białą, i portrety królów. Te dzisiejsze są kopiami z portretów, które były i są w Toruniu na ratuszu. Ale wiemy z opisów, że rzeczywiście były tu portrety 8 polskich królów. Także przedtem, tylko w XIX wieku, kiedy tą salę przebudowano, dzisiaj wróciliśmy do poprzedniej postaci, że one wtedy zostały zabrane do Woli Osowskiej, gdzieś tam na Lubelszczyźnie, po prostu kupił je ktoś tam, jakiś szlachcic, a potem kiedyś przepadły. Także była też panorama bitwy pod Grunwaldem. Także jest to sala wypełniona postaciami polskich królów i w tej sali składano hołd królowi albo jego wysłannikowi. Każdy nowy król przyjmował tutaj hołd. Właśnie w tym rogu, który widzimy, tam ustawiano tron i tam ktoś głośno wykrzykiwał słowa przysięgi, a rajcy, ławnicy i członkowie trzeciego ordynku, ponad 100 ludzi tutaj odpowiadało, a potem otwierano to okno tam z postacią chyba Batorego w rogu i na Długi Targ w samym rogu za tą postacią i herold wykrzykiwał przez okno do tłumu na Długim Targu słowa przysięgi wierności królom polskim, a tłum ochoczo jednym głosem odpowiadał. No ale wszystko to trwało dłużej i w jednym z opisów jest powiedziane, i tak uroczystość dobiegła do upragnionego końca. Proszę Państwa, jest tam także wejście do pomieszczenia, które nie zostało zniszczone w czasie wojny i wypełnione freskami, i one przedstawiają znowu polskie herby. Mamy tu herb korony polskiej, tego białego orła, dwa anioły go trzymają, jest herb tu na dole po lewej Gdańska, a po prawej u góry herb pogoń litewska, herb Wielkiego Księstwa Litewskiego. Także w tej salce są cztery herby, bo jest oczywiście także herb Prus królewskich. Zresztą
także odnowione trochę, to malował francuski malarz Liscornet w roku, kiedy panował w Polsce francuski król Henryk Walezjusz, który potem, no, haniebnie można powiedzieć, uciekł z Polski. Albo najpiękniejsza sala ratusza, wielka izba rady, bo nazywano jej izbami, a nie salami, no wypełniona rzeźbami i malowidłami, jest herb Gdańska na kominku. No, nie przypomniałem, ale koronę temu herbowi dostał Kazimierz Jagiellończyk, dodał Kazimierz Jagiellończyk. Poza tym jest herb Gdańska na wejściu, ale wśród tych malowideł obrazów na plafonie jest apoteoza Gdańska. Malował te obrazy Isaac van den Broek, syn tego Willema van den Broeka. I ten owalny obraz pełen treści jest otoczony czterema herbami przepięknymi. 1608 rok, herb polski, herb Prus polskich, herb Gdańska i pogoń litewska. Z czasów wazy, więc tutaj orzeł polski ma na piersi snopek wazy. Dodam tutaj, że w XIX wieku, a zwłaszcza później, jeszcze w czasach wolnego miasta, kiedy nastroje nacjonalistyczne przeważały tutaj, zamalowywano tego białego orła na czarno. I po wojnie, kiedy miał wrócić na swoje miejsce, konserwatorzy sobie wymyślili, że go tak zostawią. Ja akurat nie miałem żadnej władzy. Działałem wtedy w Komisji Gdańskiej, Komisji Ochrony Zabytków PTTK, ale zaproszono mnie kiedyś do ratusza i pokazano, jest ten herb. A ja mówię, dobrze, dlaczego on jest brązowy? Aby on był posrebrzony, a srebro zczerniało. Ja powiedziałem, nie wiem, no wy rządzicie, ale ja sobie nie wyobrażam, że on taki został. To jest biały orzeł. I jest biały orzeł dzisiaj. Przyjęto moją argumentację, co było nie takie częste. To jest górna część tej apoteozy Gdańska, która też przedstawia stosunek Gdańska do Polski. Zresztą możemy na chwilę wrócić. Tam widać wstęgę Wisły od gór do morza i jest łuk triumfalny, napisane na nim po łacinie: jesteśmy złączeni niebiańskim łukiem, czyli tak jakby Gdańsk i Kraków, Gdańsk i Polska. Także takich tu jest pełno. Na dole, w samym środku długiego targu, burmistrz gdański ściska dłoń jakiemuś dostojnikowi Rzeczpospolitej, odzianemu w czerwoną delię. No, to są rzeczy bezcenne. I ta Wisła, gdzie jest pełno statków, pełno tratw, pełno łodzi płynących tutaj do Gdańska z polskim zbożem, to też jest symbol. I napisane, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A tu na górze jest wywyższony herb, panorama wywyższona Gdańska, wywyższona do nieba, do Boga. Dlatego to się nazywa apoteoza, wznoszenie do Boga. Z chmur wystaje ręka Boga, bo tam nawet napisane hebrajskimi literami Jahwe, czyli Jehowa, Pan Bóg, Jahwe. I napis potwierdza to, co widzimy. Ista serva sub his alis. Ona utrzymuje pod tymi skrzydłami. Te skrzydła, co to za skrzydła? Biały orzeł. Czyli Bóg zachowuje Gdańsk pod skrzydłami białego orła, czyli pod panowaniem polskim. Można sobie mówić 100 razy, że to Niemcy. Niemcy oczywiście, ale polscy Niemcy. A to portal późniejszy z czasów Sobieskiego, przez który wchodzi się do tej cudownej sali, a na górze jest napis prolege pro grege militemus. Nie militamus, tylko militemus, to znaczy walczmy, to jest tryb rozkazujący za prawo i społeczeństwo, ale nie o to chodzi. Jest herb Gdańska, trzymają go wspaniałe dwa lwy, a na górze jest orzeł,
No on dzisiaj jest niestety takiej naturalnej, ciemnobrązowej barwy, ale na piersi ma tarczę Janinę Sobieskich. To jest polski orzeł z herbem Sobieskiego. Możliwe, że był kiedyś malowany na biało. Także znowu symbol, ten sam, który jest w środku na apoteozie. A ta galeria po lewej stronie ma trzy herby znowu, te same, o których tu mówimy. Prus Królewskich, Polski i Gdańska. A na górze, w rogach balustrady tej wieży pod hełmem, też są orły polskie i herby Gdańska. A na samej górze stoi wspaniała figura Zygmunta Augusta. Nie ma wątpliwości, bo tu znowu niemieccy nacjonaliści wysuwali takie wątpliwości, ale mamy dowody, wiele napisy. Tam napis określający go jako króla był pod jego stopami na przykład. Herby i różne napisy tego typu były na sztandarze. Część zachowanych jest jeszcze. Oby powróciły nasze złote polskie czasy, tak świecące jak ten odnowiony szczyt na przykład. Albo niechaj po łacinie, niechaj mnie w którą stronę obraca wiatr niełaskawy, byleby niewzruszone stały ojczyzny sprawy. Bo to jest chorągiewka, ona się obraca z wiatrem, ale to wyjaśnia, że to nie jest nic ubliżającego. Zresztą w tym czasie, trochę wcześniej, na domu hanzeatyckim w Brugii umieszczono też figurę cesarza, nawet Karola V. Albo dzwony, tylko trzy się zachowały z 14-dzwonowego kuranta z 1560 roku. A na każdym jest herb Polski i herb Gdańska. Czy to nie jest symboliczne? Kto te dzwony kiedy ogląda? One były wysoko na karylionie, niewidoczne z dołu, a jednak oznaczono je. Widocznie była potrzeba takiego symbolu. Albo dwór Artusa z portalem, gdzie jest medalion Zygmunta III Wazy, a z drugiej strony jego syn Władysław Królewicz wówczas, który miał zostać niedługo po śmierci ojca królem Polski, Władysław IV, a w tym czasie dopiero co przestał być carem Rosji, zresztą nie wyrzekł się tego tytułu, bo bojarzy ruscy wybrali go. Wnętrze, piękno polskich czasów, no i zwraca uwagę, tu można by mówić godzinami, ale przede wszystkim piec z 1545 roku, największy taki renesansowy na świecie, z ponad 500 ozdobnych kafli, ale można tu także znaleźć u podnóża pieca, w tym cokole, herby, tą znajomą nam trójcę herbów, triadę heraldyczną, tę samą wszędzie w Gdańsku. Albo w tym samym dworze Artusa ten orszak Kazimierza Jagiellończyka po zdobyciu Malborka, namalowany zresztą dużo później, w 1585 roku. No ja przy okazji, no każdy wjazd króla był wielkim świętem dla Gdańska i to też pokazuje, jaki był stosunek gdańszczan. U dołu jest obraz, który wielokrotnie pokazuje Miltwica. Pokazuje wjazd królowej Ludwiki Marii do Gdańska w 1646 roku. Był mroźny dzień lutowy, a orszak wjeżdżał przez 8 godzin przez bramę Wyżynną. Jakiż to był orszak.
Również w dworze Artusa po lewej fragment obrazu Szeninka z 1536 roku, oblężenie Malborka, oblężenie zresztą miasta Malborka, wspólne można powiedzieć polsko-gdańskie. I jest symbol, namiot, a na namiocie, gdzie przecież spali rycerze, są dwa herby, herb polski, herb Gdańska. Tak jakby to podkreślenie tego braterstwa i tej wspólnoty działania. No herbów polskich jest pełno i to tu przykład dwóch, które zostały odtworzone, bo niestety w czasach hitlerowskich usuwano też polskie pamiątki, usunięto posąg króla Augusta III. A tu jest tak zwana ława świętego Reinolda, bo ten dwór Artusa dzieli się na ławy, zresztą siedziby ław, czyli takiej korporacji gildii. I to jest ława świętego Reinolda, ale wisiała tam kiedyś flaga Stanisława Augusta Poniatowskiego i wisi do dziś, nieco uszkodzona w czasie wojny, tablica z wielkim herbem Rzeczpospolitej Polskiej. Jest tu po lewej stronie pogoń litewska, po prawej orzeł biały, a w środku na piersi orła Janina Sobieskich, bo to z czasów Sobieskiego. A tutaj dwa lwy przeniesione z bramy świętego Jakuba, tu na Starym Mieście u wylotu ulicy Łagiewniki na północ była brama świętego Jakuba, to znaczy ściśle mówiąc ta renesansowa była trochę bardziej na zachód, czyli tam gdzie dzisiaj Archiwum Gdańskie jest. Nie ma śladu po niej zresztą. Rozebrano je w latach 1870, a w 1884 przy okazji remontu przedproża ustawiono je tutaj, one były na tej bramie. I to jest zdjęcie sprzed roku 1936 i wyraźnie widać, że lewy orzeł po lewej stronie ma tarczę z orłem polskim. Ten po prawej z herbem Gdańska. Niestety w tym właśnie roku 1936 wyremontowano te figury i dzisiaj, do dzisiaj obydwa lwy trzymają tarczę z herbami Gdańska, dwa herby Gdańska. Była zresztą o tym mowa, Polonia Gdańska apelowała, ale nie było odzewu. Jeszcze jedna pamiątka w stosunku do królów. No oczywiście fontannę Neptuna sobie wymyślono, żeby ozdobić Gdańsk, ale pierwszy raz wodą trysnęła 26 marca 1634 roku i wyraźnie pisze kronikarz, aby uczcić wielkie zwycięstwo i triumf króla Władysława IV nad Rosjanami. Co to było? Uwolnienie Smoleńska od oblężenia rosyjskiego. Odsiecz, można powiedzieć, Smoleńska. A na przykład prywatna kamieniczka, niegdyś złota, dlatego tak się nazywa, niestety na skutek błędu konserwatorskiego w 2000 roku pozbawiona większości złoceń, zrobiła się biała, oślepiająco biała. Ale nie o to w tej chwili chodzi. Rzeźby są na ogół autentyczne, niektóre wymieniano, ale to nie jest istotne, według pierwotnego projektu. I mamy tu dwa popiersia polskich królów. U góry Jagiello napisane, czyli Jagiełło, Władysław Jagiełło. Chociaż niektórzy twierdzą, to może być tak, że Kazimierz Jagiellończyk, bo po łacinie też go tak określano. I u dołu po lewej Zygmunt III, Waza zresztą widać, że uchwycono podobieństwo znakomicie. Po lewej zdjęcie pokazujące stan przedwojenny, zachwycający właśnie tym złoceniami.
bardzo zresztą dystyngowanymi, wcale nie jakimiś nadmiernymi. Proszę Państwa, odtworzona fontanna, czy nie odtworzona, właśnie zaprojektowana na nowo, 4 kwartałów przed Kaplicą Królewską. Kaplica Królewska to pamiątka po Janie Sobieskim z jego fundacji i zmarłego biskupa Olszowskiego. Zresztą jest na niej tam w środku pod kopułą nad oknem środkowym wspaniały herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów, gdzie też jest i Orzeł Biały, i Pogoń Litewska, i herb króla Jana. Ale tutaj zwracam uwagę na tą fontannę, która była mniej więcej w tym miejscu, trochę bardziej na prawo, która dzisiaj jest w postaci nowoczesnej, z wyjątkiem lwów. Ale o dawnym podziale miasta na 4 kwartały przypominają kolory tabliczek szklanych, podświetlanych zresztą tu w tej posadzce, gdzie są otworki z dyszami wody. No i czerwony kwartał to jest od strony Zielonej Bramy Długiego Targu. Biały kwartał jest od strony Bramy Wyżynnej na prawo. Bliżej nas jest oczywiście niebieski od strony, no mniej więcej, ulicy Szerokiej, Kościoła Świętego Mikołaja, a po lewej pomarańczowy Rybacki, bo to był wysoki, szeroki Rybacki. Długi, wysoki, szeroki Rybacki. I na dole są sztandary, jakie mieli ci. To było, bo podział na kwartały wiązał się z podziałem pospolitego ruszenia na oddziały broniące miasta w razie potrzeby. I miały swoje sztandary. I ten po prawej, pomarańczowy, jak to określono, ma napis: Vivat Rex Poloniae, niech żyje król Polski. Nikt im nie kazał tego tam napisać, wyhaftować. Albo ratusz Starego Miasta, w którym mam ten wykład, portal wejściowy i ten przepiękny z 1587, właściwie później pewno wykonany, do 1594, orzeł trzymany przez dwa anioły. No bo zresztą w fasadzie mamy nad parterem mamy ten fryz, gdzie są znowu trzy herby typowe dla Gdańska, o których tutaj mówiłem, czyli Prus królewskich, czyli polskich, Polski i Gdańska. I tu pokazuję herb Polski. No on był, miał swoje dzieje dramatyczne. W XIX wieku wbito w samą pierś orła hak, na którym zawieszono latarnię. I ten hak rdzewiał, spływała woda i Polacy w Gdańsku mówili, że orzeł krwawi. No po wojnie zastanawiano się, ponieważ wyjęto w pewnym okresie ten hak, czy zostawić tą ranę z tą rdzawą planą, ale w końcu po długiej dyskusji postanowiono jednak wyleczyć orła. Nie czas dzisiaj rozdrapywać stare rany. Kościół świętej Katarzyny, według tradycji najstarszy w Gdańsku. No na pewno jakieś początki musiały istnieć, być może w czasach świętego Wojciecha, bo świadczą o tym pochówki po prawej stronie w takich trumnach wydłubanych z jednego pnia. Każda trumna była z jednego pnia. No takie pochówki były w tym czasie, no, od X do XII wieku były stosowane. Być może pochodzą z X, a nikt, jak o ile wiem, nie zbadał słojów tego drewna. Szkoda, bo byśmy mieli datę. Teraz się mówi, że pochodzą być może z XII wieku. W
każdym razie są starsze niż rok 1200 i wobec tego Kościół musiał tu wtedy istnieć, bo nie było wówczas cmentarzy chrześcijańskich bez przynajmniej kaplicy, więc jakiś kościół musiał istnieć w tym samym czasie, co kościół świętego Mikołaja. Możliwe, że kiedy oddano Dominikanom tamten kościół, no to kościołem parafialnym stał się kościół świętej Katarzyny. Jako taki jest wymieniony już w 1260 roku, jako jedyny parafialny w mieście. No, dzisiejsza bryła pochodzi z XIV wieku, wykończona w XV. Hełm wspaniały z 1634. W każdym razie kościół wyjątkowo piękny, no z tyłu ta bryła, to jest tak jak zestawione trzy małe kościoły o przepięknych, urozmaiconych gotyckich szczytach. To są arcydzieła architektury. No ale wewnątrz mamy na przykład po prawej u góry jest fresk przedstawiający odkryty po wojnie zabójstwo świętego Stanisława, a namalowany w czasach krzyżackich, czyli tradycje zachowały się w czasach krzyżackich. Były tutaj też organy, aż dwa instrumenty, ja tu pokazuję główne, wielkie organy nad boczną kruchtą. Na nich były znowu trzy herby. To samo zresztą jest i w kościele Świętej Trójcy, trochę późniejszy. Tam jest prospekt jeszcze późniejszy w kościele Świętego Jana, boczne organy. Tamte odbudowano. U nas leży nad zakrystią zmagazynowany ten prospekt, czyli obudowa tych wielkich organów. W stanie złym oczywiście, ale tamte też były w złym stanie, a dzisiaj nam grają. Nawołuję, zróbmy coś, zacznijmy odbudowę organów u świętej Katarzyny, tym bardziej, że ten prospekt pochodzi z roku 1607, najstarszy w Polsce. Starszy o 2 lata od uważanego dzisiaj za najstarszy prospektu organów w kościele mariackim Franciszkanów w Toruniu. Tamten się zachował. Zresztą ten sam mistrz robił te obydwa prospekty. To jest bezcenne dzieło. Ono musi powstać na nowo. Tym bardziej, że zachowany jest no, w co najmniej 60-70%. Jest to kościół, w którym pochowano Jana Heweliusza, Johana Hewelkiego, ale po łacinie Johannis Hewelius, po polsku Jan Heweliusz. Nagrobek jego czy epitafem pochodzi z 1780 roku. Pokazuje też u góry rzeźbę po piersie. Brązu, dar króla Stanisława Augusta dla Gdańska, 1780 rok. Na szczęście zachowała się sama ta głowa, to po pierwsze jest obecnie w muzeum. No też pamiątka relacji z Polską. Przypomnę, że Heweliusz otrzymywał stypendium od króla Jana Sobieskiego i odwdzięczył się wprowadzeniem herbu sobieskich, tej Janiny, czyli tarczy w tarczy, na niebo w postaci gwiazdozbioru. A ponieważ pięknie wyrysował tutaj tą tarczę, dodał do niej krzyż. A u góry w tym kartuszu jest tak wspaniały opis wielkości króla, że naprawdę i dzisiaj nic lepszego byśmy nie wymyślili. To był człowiek, który uczył się wprawdzie po polsku, ale słabo znał polski, pisał po łacinie. A oto inne wydawnictwa, chyba 82 wydania podręczników języka polskiego. Słynna Biblia Gdańska, 1642 rok. Główna Biblia polskich protestantów. Ona ma też bardzo
ważne walory językowe, jest przepiękna, warto się z nią zapoznać. Tym bardziej, że Bogiem ma prawdę różnic w porównaniu z naszym Pismem Świętym katolickim prawie tam nie ma. A oto nauczyciel i wychowawca króla Stasia, bo Stanisław August Poniatowski wychowywał się w Gdańsku, 7 lat tutaj mieszkał. Historyk i prawnik Gottfried Lęgnich, który wydawał w 1718 roku Polnische Bibliothek, polską bibliotekę i określił w niej Polskę jako ojczyznę. To są wspaniałe rzeczy i możemy to streścić. Gdańszczanie, skład etniczny do 1308 roku. Wśród rycerstwa Polacy stanowili 86%, Niemcy 14%. Wśród duchowieństwa, no jeśli chodzi o imiona polskie, 26%. W 1271, a więc za polskich czasów, mieszczaństwo Niemcy 67%, Polacy 27%, Prusowie 6%. To jest mowa o mieście lokacyjnym, czyli o dzielnicy założonej na prawie niemieckim, dzielnicy założonej przez, oczywiście za zgodą księcia, przez przybyszów z Niemiec. Ale na Grodzie i Podgrodziu ponad 90% ceramiki słowiańskiej. A teraz już za czasów krzyżackich na prawym mieście, które już było budowane, 30-35% ceramiki słowiańskiej, a tutaj mówi się o Niemcach. Z kolei na Starym Mieście za czasów krzyżackich 52% ceramiki słowiańskiej. Dopiero potem Niemcy zaczęli przeważać. A dużo później, bo w 1390 na Osieku 87% tych garnków z typu słowiańskiego. Oczywiście można zawsze powiedzieć, że Niemcy też mogli używać garnków polskich, ale ja na to odpowiem, a Polacy mogli używać garnków typu niemieckiego, ta ceramika stalowo-szara, więc to się wzajemnie równoważy. A oto z kolei ciekawe tablice pochodzenie nowych obywateli Gdańska. No to jest dość skomplikowane, ale warto powiedzieć, przybywało ich tutaj rocznie do stu kilkudziesięciu. W czasie w tej pierwszej, kiedy zbadano w czasach krzyżackich, 69% przybywało z terenów Polski. Mimo że to byli Niemcy w większości, to byli pod władzą Polski. Z tych terenów przybywali do Gdańska. Oczywiście w tym jest więcej niż połowa samego Gdańska, tych gdańszczan młodych, którzy uzyskiwali obywatelstwo. A w tym drugim okresie już polskim, przed rozbiorami, mamy trochę mniej, bo 54%. Natomiast w tamtym pierwszym okresie z terenu Niemiec właściwych przybywało 16,6%, a w tym polskim okresie 19,6%, to znaczy 25 mniej więcej na rok, a miasto liczyło przeciętnie 50 tysięcy mieszkańców. Czy tych 29-30 osób mogło zmienić miasto z polskiego na niemieckie? Na pewno nie. Mówili po niemiecku, ale to byli polscy Niemcy. Mamy tu wśród właścicieli domów XVI-XVIII wiek 17% polskich nazwisk w rejonie tutaj od Szerokiej do Świętojańskiej przebadano. Dużo więcej było na Starym Przedmieściu w podobnym takim bloku, 17% naliczono. To są przeciętne. W 1633 roku na 139 szkół 32 były polskie, znaczy język wykładowy był polski, to jest 23%. 15
15 szkół, czyli 7% polsko-łacińskich, 85%, czyli 60% polsko-niemieckich. We wszystkich uczono się także języka polskiego. W 1659 Celarius pisał: po Niemcach najliczniejsi są Polacy. Śluby. No, najlepiej u Świętego Ducha, 6,4%, to była polska protestancka parafia, polsko-protestancka dla Polaków, z polskimi nabożeństwami. No, w każdym razie razem, jak to zestawiono, to można powiedzieć 8% ślubów w tych polsko-protestanckich parafiach. Ślubów katolickich było 16% wszystkich ślubów. No jeżeli przyjąć założenie, że połowa tych ślubów to były polskie śluby, to ich udział w mieście musi być 16% ówczesnym. Znowu kilkanaście procent czujących się Polakami, nie mówiących po polsku, bo Niemcy czuli się też nie Polakami, ale tak jak pisał Heweliusz, po łacinie zresztą. W 1681 roku czuję się obywatelem świata polskiego, który na chwałę swojej ojczyzny i dla dobra nauki tyle prac i trudów, nie chwaląc się, z największym nakładem swych możliwości wykonał. No trudno klarowniejsze wyznanie. Na filarach, to już mówiłem, Gottfried Lęgnich nazywa Polskę Mein Vaterland. Jeszcze w 1785 Johann Georg Forster, który opłynął z Cookiem świat dookoła, kiedy mu proponowano obywatelstwo Królestwa Pruskiego, niemieckiego pruskiego, odpowiedział, po niemiecku zresztą, że nie może przyjąć tego obywatelstwa, bo urodził się pod Gdańskiem w Polsce. Do 1793 wyszły 83 wydania 27 podręczników języka polskiego w tym mieście. Stosunek do królów, czasem się buntowali, walczyli o swoje swobody, ale nawet w czasie oblężenia przez Batorego, często to powtarzam, przysięga wojskowa przeciwko przecież nieprzyjacielowi kończy się takim zastrzeżeniem. To wszystko bez szkody dla odwiecznego wcielenia i zjednoczenia z Królestwem Polskim. Tak mi dopomóż Bóg. Niemcy, ale polscy Niemcy, obywatele polscy, obywatele Rzeczpospolitej, którzy często w czasach niebezpiecznych, jak na przykład najazdu szwedzkiego, dochowywali wierności Polsce i królom polskim lepiej niż my, Polacy, niż wielu Polaków. I może to być właściwą puentą tego wykładu o relacjach Gdańska z Polską. To jest tylko fragment relacji. Na ten temat powstało wiele prac i warto się zastanowić nad tym, kiedy na przykład jakiś polityk powiada, czy są jeszcze w Gdańsku Polacy? Ja mogę tylko uśmiechnąć się ze współczuciem dla tej pani. Niech się uczy, niech się uczy, niech pozna prawdziwy Gdańsk, a przestanie pleść takie idiotyzmy. Dziękuję Państwu.